Od jakiegoś czasu w naszym mieście można korzystać z banku sprzętu ortopedycznego. Rodzice wraz z dziećmi, które mają rozszczep kręgosłupa, z całej Polski przyjeżdżają do Kielc, aby dobrać dla nich aparat umożliwiający chodzenie. W czwartek na zaproszenie pani Anny Sowy, osoby odpowiedzialnej w ratuszu za kontakty z osobami niepełnosprawnymi, do Kielc przyjechał z Włoch ksiądz Bruno Lima, fundator sprzętu. 9 sierpnia w Urzędzie Miasta na ulicy Staszica w Kielcach odbyło się przekazanie aparatów umożliwiających chodzenie dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Inicjatorem akcji jest pani Anna Sowa, a fundatorem sprzętu ksiądz Bruno Lima, który przyjechał do Kielc z Włoch. Allora siamo riusciti, anzi la signora Anna Sowa ha creato la banca dei tutori Giuseppe Sciacca. Czyli ja stworzyłam ten bank, który otrzymał nazwę Giuseppe Sciacca. W Kielcach bank sprzętu ortopedycznego istnieje od paru miesięcy. Jest to duże ułatwienie dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich rodziców, gdyż nie każdego stać, by na własną rękę zakupić aparat. Koszt takiego aparatu wynosi około 25 tysięcy złotych. Akcja ta jest kontynuacją działalności Jana Pawła II, jak również elementem integrującym Włochy z Polską. E per la presenza del Papa Giovanni Paolo II. Jest właśnie ksiądz Bruno bardzo zadowolony, że może tymi działaniami jakoś tak utwierdzić, potwierdzić tą naszą dobrą współpracę, jak i również jest to taka kontynuacja dzieła Jana Pawła II. Ksiądz podkreśla, że ważna jest pomoc władz miasta w tworzeniu takich akcji, a Kielce mogą być z siebie dumne. Questa città, il presidente della città, la signora Anna Sowa, che è una sua stretta collaboratrice, sono riusciti a realizzare a favore delle persone che non stanno bene. Mogłem podziwiać te wszystkie prace, które nasze miasto wykonało dla swoich obywateli, nie tylko niepełnosprawnych, ale ludzi starszych, potrzebujących. Ksiądz Bruno Lima jest bardzo szczęśliwy, że dzięki wizycie w Polsce może coś zrobić dla naszych mieszkańców, ale podkreśla, że to my, Kielczanie, powinniśmy pamiętać, że trzeba pomagać, wystarczy chcieć.